Witam Was serdecznie, Michał Miłowski, ProTeama. Słuchajcie, kolejny dzień nasz w Australii. Jesteśmy w tej chwili około 120 km na północ od Sydney. No i będziemy jeszcze jechali w kolejnych dniach dalej, ale to w kolejnych filmach. Słuchajcie, piękna, nowoczesna hala, nowoczesna pralnia dywanów powstała tutaj. Około 220 metrów, tak liczyliśmy, bo nawet się nie dopytałem właściciela. I chodźcie, zapraszam Was, pokażę Wam, jakie maszyny klient kupił i jak to tutaj wszystko zostało porozkładane. My tego nie projektowaliśmy, więc w mojej opinii nie jest to za dobrze zrobione. Niestety podłoga jest cała płaska z racji tego, że jest wynajmowany ten obiekt. Na 5 lat musieli tutaj podpisać umowę, ale nie mogą w ogóle ingerować w posadzkę, więc nie mogą sobie wykonać żadnego odprowadzenia liniowego i to będzie dla nich dużym utrudnieniem, ale myślę, że jakoś sobie z tym poradzą. Cię pokażę Wam. My tu wczoraj już byliśmy, instalowaliśmy niektóre maszyny, ale niektóre już były. Przede wszystkim klient już od jakiegoś czasu, od 3 lat czy od 2, kupił 2 lata temu Klimbaka, tą wirówkę. Ma z nią pewne problemy, ale my tutaj nie będziemy mówili źle o konkurencji. Niech świadczy o tym to, że resztę maszyn kupił u nas. Słuchajcie, zaczniemy może od tego, że Wam pokażę, bo o instalacji to już w innym filmie z Damianem. Bardzo ładna instalacja, fajny budynek. On by się w ogóle nie spisał w Europie, to znaczy w Polsce. Zobaczcie, to jest sam lity beton po prostu. Nie ma żadnego ocieplenia, niczego. To w ogóle u nas nie wchodzi w grę. Zobaczcie dach, jak wygląda. Fajnie zrobione, bo jest cały przejrzysty dach, tylko są położone takie maty przysłaniające, że mogli sobie zrobić ile chcieli światła naturalnego i to wygląda fajnie. Mają tutaj zrobione takie koryto, oni są tutaj od niedawna na tej pralni. Tutaj jest zrobione takie koryto do prania. Musieli podnieść po prostu poziom musieli podnieść do góry i tam mają, widzicie, w narożniku jest pompa, tam jeszcze podejdźmy, jest pompa, która im tą wodę wyciąga, czyli tu mają taką przestrzeń bardzo fajną i dużą, bo tu widzę, że to jest mniej więcej 5 na 5 do tego, żeby prać ręcznie dywan. Podejdźcie tu. Bardzo daleko mają tam tą małą wirówkę, no ale to jest... Dokupili automat czepiący, jest ładnie podłączony, przygotowany już jest do pracy na gumach, tutaj poustawiane. Chodźcie, zobaczcie, tutaj właśnie ten problem, który oni tutaj mają, duży, że nie mogą ingerować w posadzkę, więc... No tutaj, Damian, pokaż, jest pompa, która im wyciąga to. Pompą leci to wszystko tutaj do tego separatora. Z jakiegoś powodu muszą mieć jeszcze tutaj separator. Dobra, nie będę go otwierał. I dopiero z tego separatora woda leci do kanalizacji, która jest ten. Kolejny problem, który tutaj mają, to zobaczcie, słuchajcie, to jest cały dopływ wody. To jest cały dopływ wody do... na pralnię, słuchajcie, mój palec. I dlatego mają tutaj 2 zbiorniki. Chociaż wczoraj sprawdzaliśmy i wylatywało 20 litrów wody na minutę. Tak. I automat chodzi, jestem w szoku po prostu, jakie tu jest ciśnienie. Ale oni oprócz tego mają jeszcze 2 mauzery po 1000 litrów. I przez nie tutaj, przez tą pompę, żeby stworzyć ciśnienie, co jest fajnym pomysłem, mi się wydaje. Tu piękne ciśnienie z tego wylatuje, jeszcze mocniejsze, że można normalnie bez karszera przepłukiwać dywany, tylko tutaj brakuje im takiego systemu uzupełniania, czyli takiego coś jakby zrobić jakąś taką wielką spłuczkę. Ale pomysł jest fajny. Chodźcie dalej, co Wam pokażę ciekawego, no bo nie będę Wam pokazywał maszyn, bo maszyny chyba znacie. Dokupili tutaj do tej pralni pralnice, mają też automat duży, szorująco piorący i tam z tyłu teraz stoi, podejdziemy jeszcze za chwilę, duża wirówka, ponieważ mają tą małą turecką i dokupili jeszcze tą naszego, jak ja to mówię, mastodonta, czyli tą 4,5-11 kW. Tu mają suszarnię zrobioną, wydzieloną. To wygląda fajnie, jest fajne. Zobaczcie, tak otwieramy. Ale moim zdaniem lepsze są te pasy, mniej po prostu... No nie musimy nic podnosić, idziemy z dywanem, wchodzimy i tyle. I nie otwieramy tego, nie wietrzymy tak. Oni kupili 2 suszarki, małą i dużą, no ale tu budują suszarnię. No i tutaj taki system, kurde, żeglarsko-bloczkowy, zobaczcie. To jest taki, no moim zdaniem mało bezpieczne.
mało praktyczne, bo tam te bloczki są, jeden jest z jednej, drugi jest z drugiej, że musimy z jednej i z drugiej. No kupa pierdolonki, że tak brzydko powiem, z tym, żeby się takim czymś bawić. No i typowo żeglarski. Ktoś jest żeglarzem, to wie, o co chodzi. Na knadze zakładane. I chodźmy jeszcze. No i tutaj mają taki malutki osuszacz. Gdzie jest ten osuszacz? Tutaj. Tu jest ten osuszacz. No nie podoba mi się ten system. Tutaj dykta. To powinno też być jakoś wyizolowane, wycieplone. Więc to nie za bardzo mi się podoba ten pomysł. A, i tu mają, widzę, wentylatory kupione. Takie do założenia jeszcze, do poskładania. Takie wielkie. Tylko już widzę, że pewnie będą za blisko ściany. I one też za bardzo, za dobrze nie będą działały. Bo zobacz tutaj, widzisz, Damian? Jak jest blisko, to nie będzie dobrze działało moim zdaniem. No ale oni wszystko nie chcieli skorzystać z naszej pomocy, żeby zaprojektować, jak ustawić maszyny, dlatego one są tak ustawione, jak są ustawione. To nasz klient z Nowej Zelandii, który przyjechał specjalnie do Australii, żeby się z nami spotkać. I tu jest wielka wirówka. Trochę mieliśmy z nią wczoraj kłopotu, bo myśleliśmy, że mamy uszkodzony falownik, bo maszyna pracowała. Jak nas nie było, przyjechaliśmy, przestała pracować i się okazało, że tam jest taka krańcówka, nie? Czy coś takiego? Różnicówka. Różnicówka, tak. Różnicówka, która się uszkodziła, bo jest po prostu za słaba zastosowana. No i tyle. I to zobaczcie jeszcze, przez to, że nie mogą wylewać na tą podłogę nic, no to tu jest zrobiony taki system. Też jakoś wczoraj z tego wybrnęli. Jest założona, woda zlewa się tutaj, jest założona pompa, a to wszystko, co się napryska na ziemię, no to mają ekstraktor i wciągają. Także no kurde, nie chciałbym w takich warunkach pracować, ale oni tu jakby nie mają wyjścia. Podejrzewam, że jak będą mieli więcej pracy, więcej dywanów, no to będą musieli znaleźć jakieś bardziej wygodne rozwiązanie, bo z tym to się po prostu zajadą. To nie będzie dobrze funkcjonowało na dłuższą metę. No ale pralnia wygląda naprawdę bardzo ładnie. I oni, to jest ciekawe, że tu 120 km, właściciel mieszka w Sydney, czyli 120 km codziennie tutaj przyjeżdża do pracy. Tylko Australijczycy mają inne pojęcie o odległościach niż my. No i domyślam się, że po prostu wynajem takiej powierzchni, czyli tu około 220-250 metrów, w Sydney pewnie by kosztowało 3 albo 5 razy tyle, bo tutaj te wynajmy są drogie. I co wam jeszcze powiem, ciekawostkę. Pensja minimalna, no zgadnijcie, jaka jest pensja minimalna w Australii? Pan powiedział takie absolutnie, absolutnie minimum, to jest 75 tysięcy dolarów australijskich. Możecie sprawdzić, na dzień dzisiejszy 2,6 dolara, czyli tak średnio licząc 16,5 tysiąca złotych na rękę miesięcznie. Dobra, nie będę już dalej tutaj przynudzał, czekamy, za chwilę przyjedzie właściciel i już robimy szkolenie stricte z obsługi maszyn i z prania dywanów. Także pozdrawiam was serdecznie i do następnego filmu, hej! ProTeam. Zadbamy o twój biznes.